Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Mamy tutaj dwie świeżynki, dwie debiutantki, które dołączyły do Chemika Police kilka dni temu. Po mojej prawicy Marlena Pleśnierowicz, po mojej lewicy Martyna Greiber. Cześć dziewczyny, witam serdecznie. Dzisiejszy wywiad podzielimy na dwie części. Pierwsza będzie bardziej kadrowa, kilka pytań o reprezentacji o biało-czerwonych. Druga część wywiadu już będzie stricte o Chemiku Police, mistrzu Polski, więc porozmawiamy sobie o siatkówce i nadchodzącym sezonie. Dobrze, zacznijmy od pytania kadrowego, tak jak mówiłem, czy uważacie, i to jest pytanie otwarte, że sezon miniony, ten, który teraz uczestniczył iście kadrowy, był dla naszej reprezentacji przełomowy? Myślę, że w pewnym sensie tak. Po całej Lidze Narodów zostawiłyśmy bardzo dobre wrażenie. Zagrałyśmy dobre zawody i właśnie widać wtedy, że ta praca, którą wykonujemy, daje efekty. Mhm. Przełom czy nie przełom ten sezon? No myślę, że tak, bo też oczekiwania względem siebie, myślę, wzrosły. Już nie tylko byliśmy gdzieś drużyną, która przyjeżdża i chce zagrać dobrze, tylko gra te najważniejsze mecze i najcięższe już o całą stawkę, o wygraną. Czy to przychodzi grać z Brazylią, czy ze Stanami? No myślę, że tak, że bardzo udany z naszej strony ten sezon kadrowy, ale tak jak mówię, chciałoby się więcej. Po tym, jak zagrałyśmy na Lidze Narodów, myślę, że mamy jeszcze większe oczekiwania. Okej, dziewczyny, słuchajcie, patrząc na to, co było, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu, to ta kadra personalnie aż tak mocno się nie zmieniła, więc jak to jest, że wtedy Czechy na przykład do tyłu, a teraz Chiny na przykład do przodu? Co się zmieniło? To jest pytanie. No, nie można powiedzieć, bo troszkę personalnie też się skład zmienił, ale myślę, nasze takie podejście, mentalność, to co próbował trener Jacek od nas wyegzekwować cały czas, jakby podejście do tej całej siatkówki, oddanie, zaangażowanie. Nie twierdzę, że wtedy tego brakowało, natomiast myślę, że w ten sezon też tak rozmawiając między sobą pokazał, że podchodzimy do tego naprawdę tak na maksa, na serio i każda wie, o co walczy i każda chce o to walczyć i przede wszystkim chcemy poprawić tą sytuację naszej reprezentacji na arenie międzynarodowej. Czyli co, że podejście psychologiczne trochę Was odblokowało? W pewnym sensie tak. Na pewno wygrane albo to, że stawiłyśmy czoła takim potęgom na całym świecie. Na pewno dodało nam skrzydeł. Myślę też, że dużym plusem jest to, że każda z nas jednak gdzieś grała przez ten cały sezon w Orlen Lidze, w LSK. LSK. W LSK. Tak, ogrywała się cały czas, a od czterech lat, zamiast wakacji spędzałyśmy dużo czasu na zgrupowaniach i myślę, że to dało efekt. Okej. Słuchajcie, dzień z życia klubowego, a dzień z życia podczas zgrupowania reprezentacji. Czym to się od siebie różni i z czym to się je? No, na pewno jeśli chodzi o reprezentację, no to zazwyczaj przebywałyśmy w Szczyrku. Jest to w pewnym sensie jak na obozie. Niektóre miały bardzo daleko do domu, mniej czasu wolnego. Miałyśmy ustalone godziny posiłków, spotkań, treningów. Myślę, że to. Czyli na dłuższą metę jednak wygodniejsze życie jest to klubowe, bo jednak ma się coś w rodzaju domu, chociaż nie zawsze się jest w domu rodzinnym czy coś takiego, ale jakby wygodniej trochę jest tutaj niż tam na obozie. No mimo wszystko więcej swobody, tak? Gdzieś ten czas między treningami można w wszelaki sposób wykorzystać. Gdzieś tam zająć się sobą, chociażby wyjść na zakupy do sklepu, gdziekolwiek. No natomiast no, na kadrze to już tak pięknie nie wygląda, tam jest tylko spanie, trenowanie, jedzenie i w sumie dzień podobny do każdego. Jedyną atrakcją jest wyjście do kościoła w niedzielę. I przybywamy ze sobą praktycznie 24 na dobę, a tutaj jednak jest tak, że każda wraca do swojego mieszkania i ma tak naprawdę swoje życie dokładnie. Dobra, okej, łapię. Słuchajcie dziewczyny, teraz chciałem pogadać o tym, że nasze juniorki, pewnie wiecie, zdobyły brązowy medal teraz Mistrzostw Europy.
No i o czym chciałem powiedzieć? O tym, jak wyglądał ten przeskok u Was z czasów juniorskich do czasów seniorskich. Czy to było bardzo trudne? Ile lat Wam to zajęło i jak delikatnie bądź szorstko przebiegał ten proces u Was? To znaczy, no, wydaje mi się, że ja przynajmniej miałam tak, no, z własnego doświadczenia wiem, że kończąc ten okres juniorki wydawało mi się, że coś tam już potrafię i potrafię grać w siatkówkę i teraz czeka mnie tylko piękna przygoda w LSK. Natomiast ta adaptacja do tej seniorskiej siatkówki trwała myślę ponad sezon, jak nie dwa. Przede wszystkim tutaj się liczy też doświadczenie, chłodna głowa, takie sfery bardziej może mentalne. Natomiast tak jak mi się wydaje z własnego przykładu, to ja dopiero tej seniorskiej siatkówki, dopiero gram w nią od 2 lat, pomimo że jestem 5. sezon w LSK, to ta moja prawdziwa siatkówka tak zaczęła się z 2 sezony, 3 sezony temu. Także myślę, że trzeba trochę czasu sobie dać na adaptację do tej ligi. A u Ciebie jak to było? Trochę łagodniej czy tak samo? U mnie droga siatkarska była troszkę inna, bo nigdy nie grałam w... Grałam w juniorkach, grałam w młodziczkach, ale nic większego nie osiągnęłam. Grałam też 3 lata w pierwszej lidze, dlatego w tej najwyższej dopiero gram dopiero aż 3 lata, dlatego... Był to przeskok, ale cieszę się, że zaryzykowałam i spróbowałam. Czyli u Ciebie to troszkę poszło łagodniej, w sensie, że w innym tempie, tak systematycznie się rozkładało? Dokładnie tak. Okej, okay, słuchajcie, chciałem porozmawiać teraz o tym, przyszło kilka sukcesów, wygrałyście kilka ważnych spotkań z renomowanymi przeciwnikami, o których mówiłyście. I chciałem się zapytać o to, czy poczułyście trochę zwiększenie zainteresowania, bo wiecie, jak to wyglądało. Były czasy Złotek, gdzie siatkówka była bardzo wysoko, potem była ta słynna, już osławiona w zasadzie zapaść. No i teraz trochę z niej wychodzimy. I czy poczułyście na własnej skórze zwiększenie zainteresowania? Mam tutaj na myśli choćby ze strony dziennikarzy, choćby ze strony kibiców, albo nawet zapytam o te prozaiczne, choć tak bardzo niedoceniane lajki na Instagramach i tak dalej. Znaczy, ja też chyba jestem troszkę zdania takiego jak nasz trener reprezentacji, że my sobie będziemy po cichutku pracować i po prostu jakby zostawimy to wszystko z boku. Nie chcę też się tak wypowiadać na różne tematy. Nie, wiesz, słuchaj, tu nie ma żadnego drążenia. Po prostu czy poczułyście, że jest większe zainteresowanie w ten sposób? Znaczy, myślę, że kibice, którzy nam towarzyszyli na meczach w Wałbrzychu i w Bydgoszczy, byli... No fajnie było, bo to było pierwszy raz w sumie tak, gdzie czuć było tą atmosferę tej kadry i reprezentacji kobiet, że przyszło dużo ludzi, może nie na największą halę w Polsce, ale na pewno była wypełniona hala w Wałbrzychu i był świetny klimat. Bardzo, bardzo przede wszystkim cieszyła nasza gra kibiców, także myślę, że trochę zwiększyło się zainteresowanie. Natomiast chyba pozostaniemy w takiej sferze takich mróweczek, które sobie gdzieś tam po cichu pracują i może zapracują na wielki sukces, a wtedy zobaczymy, jak będzie. Okej, okay, dziewczyny, ostatnie pytanie, które zepnie ładnie nam klamrą tę część reprezentacyjną, odnosi się tego, że w kilku wywiadach czytałem, że wiele dziewczyn mówi: wow, zgrupowanie reprezentacji, jadę tam z chęcią. I zastanawiałem się, jak dużo jest w tym populizmu, a jak naprawdę wy jesteście tak sfiksowane na tę pracę i na rozwijanie się w reprezentacji. Myślę, że gra w reprezentacji to jest ogromna szansa na rozwój, bo... Jest to trenowanie z najlepszymi dziewczynami w Polsce, granie z najlepszymi zespołami na świecie. Jest to podtrzymanie tej formy między sezonami, dlatego to daje na pewno efekt. Więc ja zawsze z chęcią jeżdżę na zgrupowanie, bo towarzyszy temu naprawdę super atmosfera. Myślę, że stworzyłyśmy super zespół, zgrany zespół przede wszystkim, dlatego też chętnie się jeździ na te zgrupowania. To jest ciekawe, wydaje mi się, pytanie dość i chciałbym, żebyście tym razem się w dyplomacji nie bawiły, bo to pytanie jest w miarę, wydaje mi się, trudne, ale możecie na nie fajnie odpowiedzieć.
Otóż przyjechałyście do klubu, przeważnie jak byłyście w klubach w ciągu ostatnich lat, no to jednak byłyście tą Marleną Pleśniarowicz i tą Martyną Greiber, czyli siatkarkami, które mają jakieś nazwisko i raczej od nich albo zaczyna się budowanie szóstki, albo jesteście jednym z pierwszych wyborów. Przyjeżdżacie do Chemika Police i na swoich pozycjach znacie, jakie macie siatkarki. Ty masz, rywalizujesz ze Sladzią, ty rywalizujesz z Bianką i z Natką. Wszystkie zawodniczki, zarówno te w tym pokoju, jak i te, o których mówię, to są siatkarki na odpowiednim poziomie. No i teraz tak, czy to będzie pierwszy raz w życiu, kiedy naprawdę będziesz musiała rywalizować i jak do tego podchodzisz z siatkarką, która no, jest umiejętnościami na, umówmy się, mniej więcej na podobnym poziomie dla ciebie? Ja uważam, że rywalizacja, zdrowa rywalizacja jest bardzo potrzebna. Jest większa motywacja i dzięki temu można polepszyć swoje umiejętności, swoje granie. Dlatego ja podchodzę do tego, że będę robić wszystko, żeby grać jak najlepiej, rozwijać się, a trener zadecyduje, która będzie grała. A dla ciebie? Ja też na swoim przykładzie wiem, że największy postęp jakby w swoim rozwoju zrobiłam w momencie, kiedy byłam trzecią przyjmującą w Łodzi jeszcze parę lat temu, gdzie cały czas musiałam kogoś gonić i cały czas miałam kogoś przed sobą. To jest takie mobilizujące, szczególnie na treningach, gdzie cały czas musisz być skoncentrowana, musisz się pilnować. Wiadomo, rola zawodniczki, od której zaczyna się zespół i jakby jest wiodącą dziewczyną, też jest fajna i też na pewno kształtuje zawodnika. Natomiast po takich przemyśleniach moich i tak z najbliższymi stwierdziliśmy, że potrzebuję jakby czegoś kolejnego, jakiegoś kolejnego wyzwania i czegoś, co znowu pchnie mnie do przodu i dlatego też postawiłam na to, żeby rywalizować z dziewczynami, które są na równi ze mną i sprawdzać się z tymi już najlepszymi. Okej, słuchajcie, teraz tak. Wiecie, jak wygląda sytuacja u nas w Chemiku Police, a jeśli nie wiecie, to wam pokrótce powiem. U nas to jest tak, że jak się wygrywa mecz, to no, jest kibice pobiją brawo przez minutę, jest okej, natomiast jak się przegrywa spotkanie, no to się robi wielkie halo. No i ciekawy jestem, jakie wy macie podejście do tego, że tutaj jest, to nie jest nawet, że ciśnienie, tylko po prostu kibice, dziennikarze i cała otoczka wokół Chemika jest przyzwyczajona do wygrywania. No tak, no tutaj no to jest taki klub, który dał powody wszystkim w koło, żeby mieli wysokie oczekiwania, tak? Bo trofea mówią same przez się. Natomiast no co, no, my możemy powiedzieć, jesteśmy przed sezonem, zrobimy wszystko, żeby tych wygranych było jak najwięcej, ale wiadomo, że sezon jest długi i są różne okresy i nie twierdzę, że tak będzie, ale jakaś potyczka może się zdarzyć. Natomiast no to będzie, myślę, kolejne doświadczenie dla nas też, gdzie są aż takie oczekiwania od wszystkich w koło, nawet od pani, która będzie sprzedawała w warzywniaku nam poranne zakupy i będzie się pytała o wyniki. No tak jak mówię, no to gdzieś to będzie kolejna dodatkowa presja i powinno to nas pchnąć do jeszcze cięższej pracy, żeby zadowolić wszystkich już wtedy. Okej. Dla ciebie to będzie pierwszy sezon w Lidze Mistrzyń? Tak, to będzie pierwszy sezon w Lidze Mistrzyń, dlatego bardzo się z tego powodu cieszę. Jest to kolejne wyzwanie, kolejny krok do przodu, mam nadzieję. A myślisz, że na przykład ten sezon reprezentacyjny, o którym przed chwilą mówiliśmy, będzie miał wpływ na to, że trochę ciśnienie z siebie zejdzie, będzie niższe? Myślę, że nie. Powiem ci, to jest odpowiedź, która mi się podoba. Ciśnienie zawsze będzie, zwłaszcza, że jestem taką osobą, która no dosyć taką wrażliwą, dlatego będę na pewno analizować swoją grę, swoje postępowanie, a presja i ciśnienie zawsze będzie. Okej. Uwaga, ostatnie pytanie, więc zaraz was puszczam. Pytanie jest indywidualnie do ciebie i to jest takie spostrzeżenie z naszych treningów. Powiedz nam, bo rozmawialiśmy sobie ostatnio o tym, czy ty zawsze tak napierdzielałaś tego ataku, czy ty ostatnio po prostu trochę, nie wiem, no nie chcę powiedzieć, że przypakowałaś, ale trochę pracowałaś nad siłą, bo ja, jak obserwuję treningi, widziałem ciebie pod koniec tamtego sezonu w playoffach, byłaś u nas w hali. No w telewizji to nie jest to samo, więc na żywo cię widziałem w hali i uważam, że tamten sezon, a to co teraz, to jest inna siła, więc czy nad tym pracowałaś mocno, czy to tak mi się wydaje tylko? No pierwsze, co mogę powiedzieć, no to fantastyczna wystawa tutaj ze strony koleżanki obok.
Ale tak na serio to... No widzisz, co nie zgrywałaś. Nie, no tak. Myślę, że dosyć popracowałam przez ten okres kadrowy nad techniką ataku i też widzę u siebie w tym elemencie poprawę i to jest to, co przede wszystkim było jakby moim celem, żeby tutaj w tym elemencie się jak najmocniej rozwinąć. Dlatego cieszę się, że to jest zauważane, bo widać, że moja praca nie poszła na marne i mam nadzieję, że uda mi się utrzymać ten poziom. No ale i tak mam jeszcze sporo do poprawy, także myślę, że to będzie dobry pierwszy krok do tego, żeby i w tym elemencie być gdzieś tam na topie. Mamy to! Jeszcze musimy zdjęcie zrobić. I potem jesteśmy... Chciałem powiedzieć, że jesteśmy skończeni, ale może nie do końca. Ja będę skończona. A jak mamy to zrobić, tak? Tutaj? Tam chcesz, nie? Tu jakiś mikrofonik, dam coś. No i pięknie. Dobra. Dzięki bardzo. Super, dobra, kończymy część reprezentacyjną. Kibiców, którzy nie chcą słuchać o Chemiku Police, żegnamy, a witamy tych, którzy chcą tylko na przykład o Chemiku. Pierwsze pytanie, dziewczyny, jesteście tutaj tydzień? Trochę może ponad? Nie? Nawet mniej. No dobra, ale przypuśćmy hipotetycznie, zaokrąglając, że jesteście tutaj z nami tydzień. Pierwsze różnice, jakie zauważyłyście w tym, jak działa, funkcjonuje, jak wygląda nasz klub w porównaniu do tego, co widziałyście w swoim życiu wszędzie, gdzie byłyście? No właśnie, no co, różnice? No koszulki macie inne na pewno. A to nie jest takie trudne pytanie, wiecie. Ładne. Co, trudne pytanie? No, trudne pytanie, bo to jest takie... trzeba bardzo dyplomatycznie odpowiadać. Rozumiem, ale może nie, no nie chodzi o to, żeby porównywać w takim sensie, że u nas jest coś lepiej, a tam jest gorzej, tylko może coś inaczej, w sensie przyjechałyście tutaj, zobaczyliście, o kurde, ale nie spodziewałam się, że to wygląda tak, a nie tak. Prawa, lewa strona, coś, czy będzie Sound of Silence? Spodziewałam się. Myślałem, że może powiecie, nie wiem, że na przykład... szum medialny jest w Chemiku większy, no, albo jest gościu z kamerą. Jest na pewno na wysokim poziomie. O, właśnie, tak myślałem. Na pewno już miałyśmy więcej wywiadu do tej pory. Mamy nadzieję, że to się skończy, nie? No niestety, dziewczyny, chyba muszę was rozczarować, ale okej, okay, nie będę was maltretował tym pytaniem, bo widzę, że się upociłyście trochę, więc przejdę do tego. Kilka zajęć z trenerem Abu Danzą. Spokojnie, on nie zna polskiego, nie będzie oglądał tego wywiadu, więc pierwsze wrażenie odnośnie trenera. Jaki to gość według was? No akurat jest taka sytuacja, że my wtedy, kiedy przyjechałyśmy na pierwszy trening, to już trenera nie było. Spalone pytanie. Spalone pytanie. Ale znałeś odpowiedź przynajmniej. Aha, no dobra. No to nie będziemy w takim razie o tym rozmawiać w ogóle. Zamykamy temat jak najszybciej, wpadkę wycinamy.